Kochani, dzień dobry, witam was serdecznie w ostatnim vlogu w tym roku. Ja wstałem dzisiaj z samego rana w niesamowicie dobrym humorze. My z Przemysławem tego Sylwestra spędzamy w domu na spokojnie, chcemy poodpoczywać, wysprzątamy całe mieszkanie i będziemy świętowali w domowych pieleszach, w domowym zaciszu. Chłodzimy sobie szampaniki, zaraz otworzymy też winko z samego rana, żeby ten dzień był przyjemny i żeby było takie, wiecie, świętowanie od samego początku. Ja już dostałem zadyszki, a jeszcze nie rozpoczęliśmy tego filmu, także serdecznie was zapraszam do spędzenia tego ostatniego w tym roku dnia z nami. Ja ten film opublikuję dla was w nowy rok, jakoś po południu, żeby każdy na kacyku, taki jeszcze wczorajszy, miał co oglądać, żebyście mieli co robić i żebyście spędzili razem z nami miło czas. Także ja już nie przedłużam, życzę wam w tym roku wszystkiego co najlepsze, ale do życzeń myślę, że przejdziemy jeszcze później. Także nie przedłużam i widzimy się za moment. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a lot of friends, fill up the car till it bends because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is in you. Co ty zrobiłeś? No, Przemysław, co ja mogłem zrobić? Zawadziłem się o... Miała być taka piękna przebitka i co, i chochla cię pobiła? Miała być jak zwykle przebitka ładna. Przemysław, gdzie jest? Lodówce. One są w lodówce. A gdzie miały być? My rozpoczynamy poranek sylwestrowy od winka. Mamy ochotę już od wczoraj. Więc zaraz je otworzę. Ono Przemysław musi teraz troszeczkę postać mi w temperaturze pokojowej. No to już się otwórz, ja się napiję w takiej temperaturze chętnie schłodzonej. Oj Boże. No widzisz, no zepsułeś tam przebitkę. W ogóle mogę opowiedzieć o tym winie. To jest wino nowozelandzkie. Kupujemy je w Lidlu. Ono kosztuje 30 zł i jest naprawdę bardzo dobre. Także jeżeli ktoś lubi winka, zróbmy zbliżenie. Naprawdę uważam, że jest bardzo dobre i godne polecenia. Tak, Sauvignon Blanc, nowozelandzkie. W ogóle lubimy generalnie wina nowozelandzkie, właśnie Sauvignon Blanc. To odkryliśmy w Lidlu i naprawdę jest godne polecenia. Dobra, nalewamy. Zaraz puścisz chałupę z dymem. Nie puszczę nic z dymem. Powiem ci, że jestem tak głodny, że już mnie po prostu denerwuje całe to przygotowanie, jakby jakieś nie wiadomo co było. Tym bardziej, że my jeszcze nie mamy posprzątanego mieszkania, nie mamy posprzątanego domu, mamy godzinę 12, a my dopiero jemy pierwszy dzisiaj posiłek. Mamy rosołek Przemysława roboty, mamy marcheweczkę. Ja mam, no co prawda, kupne lane kluski, ale one są naprawdę bardzo dobre. Mamy winko, mamy siebie, więc czego tutaj Przemysław więcej potrzeba? Nic dodać, nic ująć, ja się tylko z tobą zgadzam. W takim razie smacznego, siadamy do śniadania, później mamy ogarnianie i... Tak, musimy troszeczkę jeszcze posprzątać tutaj na dole, bo jak widzieliście w przebitkach, ja już całą górę ogarnąłem. Przemysław, czy ja widzę, że ty będziesz sobie pomidory do tego rosołu wkładał? Tak, bo ja z rosołu najbardziej lubię pomidorową. Smacznego. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a lot of friends, fill up the car till it bends because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is in you. Yeah, we just wanna dance on our own.
Jak Patrycjusz wspomniał, tegorocznego Sylwestra spędzamy w domu, przyjeżdżają do nas rodzice, więc tak postanowiliśmy coś skromnego przygotować i zobaczcie, tutaj myją nam się jabłka, które ostatnio przywieźliśmy ze Szczecina. Kąpią się. Kąpią się od rana. Zaraz może... Nie kameruj mnie, ja jeszcze jestem zaspany. Proszę ogarnąć tutaj w kuchni wszystko, co trzeba i ja się biorę za robotę. Tak, mój tata oczywiście, jak wyjeżdżaliśmy ze Szczecina, nie mógł się opanować i zebrał dla nas chyba pół tony jabłek, więc wykorzystuję jeszcze te resztki, które nam zostały. Myję je teraz, bo były one na balkonie, więc zleciało się tam troszkę robactwa, więc trzeba będzie je troszkę poczyszczać. O, nawet biedroneczka. Widzisz? Ale one, zobacz, nic się z tymi jabłkami nie stało. No słuchaj, no to są jabłka hodowane przez moich rodziców, więc tutaj jest zero chemii, czysta natura. Także będzie szarlotka, czy co to będzie? Tak, będzie szarlotka z tych jabłek, więc przygotowałem już składniki. Odpaliłem też sprzęt, więc zaraz zabieram się za... Przemysław, nie kameruj mnie tak cały czas! No, chodź tu. Co mam robić, no? Przemysław, ty się mnie pytasz, co ty masz robić, ty mi powiedz, co szef kuchni dzisiaj będzie tutaj pichcił. Będzie szarlotka z przepisu Thermomixa. Zdecydowałem, że damy mu jeszcze jedną szansę po nieudanych kopytkach. A nadanie główne będzie coś, czy będziemy po prostu pić i jeść słodycze? Będziemy pić, jeść słodycze i cieszyć się swoim towarzystwem. Nie, zrobię też dzisiaj pizzę. Też z przepisu Thermomixa, już jest sprawdzony. Też z przepisu Thermomixa. Tak, więc przepis już sprawdzony, pizza jest dobra, ciasto jest dobre, więc to akurat nam wyjdzie, a jestem ciekawa tej szarlotki. Myśleliśmy, prawda, żeby sobie pozamawiać jakieś jedzonko, ale stwierdziliśmy, że będzie nas tylko czwórka i też rodzicom będzie miło, jeżeli Przemysław dla nich specjalnie coś przygotujesz. Nożyk od babci widzę. Tak, w tle leci Harry Potter, więc generalnie ja jestem... spełniony. Ale ja też, ja mam dzisiaj tak fantastyczny humor i tak fantastyczny nastrój, bardzo się cieszę, że nigdzie nie idziemy, bo jeszcze wczoraj troszeczkę męczyłem dupsko za przeproszeniem, żeby coś porobić, żeby pójść na jakiś bal, nawet w pobliskim hotelu sprawdzaliśmy tutaj razem z noclegiem wszystko i była to naprawdę fajna, okazyjna cena i w zeszłym roku też widzieliśmy, że tam było fajnie. Ale Przemysław wybił mi to z głowy i w sumie naprawdę cieszę się, że tutaj jesteśmy. Jeszcze pokażę wam nasze dekoracje świąteczne tutaj w kuchni. Kto jeszcze tutaj nie był, może zobaczyć, jak to wygląda. No i poekscytujmy się jeszcze może tym naszym nowym czajnikiem, bo Przemysław jest nim tak zauroczony, jest w nim tak zakochany, że stwierdził, że w nowym roku kupi jeszcze... Toster, podgrzewacz do bułek, chciałem powiedzieć. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a lot of friends, fill up the car to live best because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is in young. Kończę właśnie ogarniać łazienkę i postawiłem sobie już tutaj nowy zapach, dyfuzor Acqua di Parma. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. Przez ostatnie 3 miesiące w łazience naszej królował ten zapach. Jeszcze go tutaj troszeczkę zostało, ale niestety już to nie pachnie, więc stwierdziłem, że w nowym roku, jeszcze w Sylwestra, wymienię sobie tutaj, żeby było tak świeżo, żeby było inaczej, zupełnie inaczej wtedy łazienkę się odbiera. Tutaj postawiłem jeszcze ten żel do rąk, który możecie kojarzyć z gór. On co prawda w ogóle mi tutaj nie pasuje, ale chcę go zużyć, ponieważ no świąteczne zapachy i świąteczne klimaty powoli dobiegają końca. Tamta świeca też jest już na wykończeniu, także tak to będzie wyglądało. Zabieram chusteczki. Mam tutaj choinkę jedną, drugą zaraz ją odpalę. Tak się to prezentuje. Ja idę teraz odkurzać jeszcze salon i...
powoli wszystko będzie gotowe. Ja nie wiem, jak my to robimy, ale my jesteśmy wiecznie w niedoczasie. Zabrałem się za robienie tego ciasta i myślałem, że będzie to bardzo jakiś prosty przepis. Jest on teoretycznie prosty, ale jest on dosyć pracochłonny. Ubierając 1,5 kg jabłek, naprawdę troszkę czasu mi zeszło, ale zobaczcie, tutaj już mamy resztki jabłek, które zostały, więc będzie można je sobie schrupać. Tutaj za mną jest już, są zmielone jabłka, albo w zasadzie pokrojone, poćwiartowane, tak aby można było je zaraz nałożyć na ciasto, tylko muszę jeszcze troszkę odsączyć od nich tego soku, który teraz puszcza, więc ciasto zaraz będzie można wstawiać do piekarnika. Za chwilę będę się zabierać również za wyrobianie ciasta do pizzy, więc w zasadzie ten Thermomix dzisiaj naprawdę działa na wysokich obrotach. I muszę wam powiedzieć, że całe szczęście udało nam się wczoraj jeszcze szybko zaliczyć sesję strzyżeniową u Kamila, brata Patryka, bo naprawdę wyglądaliśmy już jak szopy pracze. Ja sobie brodę ogarnąłem już przedwczoraj, wczoraj ogarnęliśmy nasze fryzurki. Pokazywałeś swój noworoczny look. Chciałem powiedzieć, sznyt. Ja jeszcze przed chwilą, Przemysław, dzwoniłem do babci zapytać ją, jakie ona ma plany, i powiedziała, że pomyśli, może się ogarnie i też do nas przyjedzie. Także całą rodzinką, w sensie całą, no połową rodzinki, spędzilibyśmy tego Sylwestra wszyscy razem. Ja, Przemysław, bardzo cię przepraszam i was, kochani, również. Tak jak Przemysław powiedział, jesteśmy w niedoczasie, a ja nienawidzę mieć nieogarniętego wszystkiego, jak przyjdą goście, także lecę, a ty tutaj zabawiaj. Tak, a nie, a ja się w zasadzie zabieram za dalszą część wypieków kulinarnych rewolucji, także widzimy się później. Trzymajcie kciuki, aby wyszło to ciasto, bo naprawdę nie jestem specjalistą ciast. Jedyne, które mi wychodzi, to od czasu do czasu beza i to chyba wszystko. Udało nam się opanować całe zaplecze przygotowań przed czasem. Mamy już jakąś taką godzinkę, zanim przyjdą nasi goście. Żeby się siebie jeszcze tak potem podrasować, podpicować, żeby wyjść z tej piżamko, dresu, nie wiadomo czego. Dokładnie, więc tak jak obiecałem, przygotowaliśmy dla was na spontanie, w zasadzie idziemy na żywioł. My nic nie przygotowaliśmy, Przemysław, nie oszukuj, że idziemy na żywioł. Podsumowanie tego roku, także... Wiesz co, może my zrobimy, nie, po prostu zrobimy tak, że przejdziemy po tytułach filmów, jakie dodaliśmy na mój kanał, i wtedy będzie zdecydowanie prościej o tym opowiedzieć. Możesz powiedzieć w ogóle dla ciebie, czy ten rok był dla ciebie dobry, zły? Jak to odbierasz? Ciężko powiedzieć. Na pewno ten rok był zupełnie inny, niż go sobie wyobrażałem na początku roku, czy też podczas poprzedniego Sylwestra. Rok, z roku na rok jest w zasadzie coraz więcej pracy, coraz więcej obowiązków, coraz więcej wyzwań, co z jednej strony jest mega fajne, bo mega nas napędza do działania, do realizowania własnych marzeń. Z drugiej strony w tym roku pierwszy raz miałem takie poczucie, że troszkę zatraciliśmy się w tym wszystkim. Po pierwsze, ja miałem bardzo dużo pracy, której nie widać. Której nie widać, a której też nie byłem w stanie przerobić. Ty na YouTubie też bardzo prężnie działałeś, dużo nagrywaliśmy, mieliśmy dużo wyjazdów. Te nasze wyjazdy to też nie jest leżakowanie i odpoczywanie, tylko to też wiąże się często właśnie z pracą, z nagrywaniem. Dodatkowo ja zazwyczaj zabieram pracę też ze sobą, więc też mam sporo obowiązków, nawet jak jesteśmy na wakacjach i pokazujemy wam piękne widoki, plaże, odpoczywanie, to jednak z zaplecza jest to połączone z ciężką pracą. Co więcej, przed wyjazdem i po wyjeździe tego czasu nigdy nie pokazujemy, ale zmiany czasu, ogarnianie, pakowanie, rozpakowanie, naprawdę to wszystko jest bardzo trudne, bardzo męczące. My oczywiście cieszymy się z możliwości, jakie mamy, i sami taką presję na siebie nakładamy, ponieważ my się tutaj nudzimy. Można to powiedzieć szczerze, my tutaj na miejscu się nudzimy, ale teraz mamy taki moment, że mamy Sylwestra, idzie nowy rok, chcemy tutaj pobyć, chcemy poodpoczywać. Zresztą zdrowie zaczęło nam też troszeczkę niedomagać, także zwalniamy delikatnie, robimy sobie taką pauzę. Oczywiście przyszły rok planujemy
że będzie też bardzo intensywny. Mamy w zanadrzu coś, co bardzo chcemy zrealizować, o czym jeszcze Wam nie powiemy. Nigdy jeszcze w ogóle nie było tego tematu tutaj. Nie poruszaliśmy, ale nie chcemy to z racji tego, że myśleliśmy, że już na święta uda się to ogarnąć, a niestety nie zrobiliśmy ku temu nic, także żeby nie dawać sobie kolejnej presji na głowę. I to też, żeby to nie brzmiało jak jakaś wielka tajemnica. Nie, absolutnie. Bardziej chodzi po prostu o to, że sparzyliśmy się parę razy, mówiąc o pewnych naszych planach, które finalnie nie wyszły, więc też nie chcemy uniknąć takiego rozczarowania, bo wiadomo, może się coś przesunąć w czasie, może coś nie pójść do końca po naszej myśli. Może nam się nie chcieć, możemy nie mieć czasu, to nie jest absolutnie nic, co ratuje komukolwiek życie, tylko jakiś tam kolejny krok, spełnienie marzenia i chyba tyle. Zastanawiam się, gdzie będzie lepiej wejść na Instagram, bo na Instagramie nic w sumie nie wrzucam, ale może będzie łatwiej określić nam, co robiliśmy w tym roku. No i mamy. Pierwsza nasza podróż w tym roku to był Dubaj. To były moje urodziny, rejs, Abu Dhabi, w ogóle Zjednoczone Emiraty Arabskie. Bardzo fajna przygoda, bardzo stresująca. Po pierwsze był to nasz pierwszy raz w Arabii, generalnie w tych rejonach, więc w zasadzie nie wiedziałem, z czym to się może wiązać. Przemysław się w ogóle zawsze bał tego kierunku. Ja nie mam zielonego pojęcia, co się w Przemysława głowie kreuje, jeżeli on mówi o tych kierunkach, ale zawsze mówił, że od Dubaju, od Emiratów, jak najdalej, że nie chce tam jechać, a zakochałeś się chyba. Marnie wyglądasz, jakby znowu był chory. Nie, bo coś mi jakoś sucho w gardle jest. Mógłbyś podać mi wody? Czy mógłbym? Oczywiście. Dziękuję. Zaschło mi w gardle i po prostu aż mnie dusi. To ty opowiadaj, a ja przyniosę wodę. Tak, ja generalnie od tych regionów jakoś stroniłem. Nie wiem w zasadzie czemu, jakoś byłem bardzo mocno uprzedzony i nie chciałem tam lecieć, ale w końcu się udało Patrykowi mnie namówić i dziękuję ci bardzo. Tym bardziej, że to były moje urodziny, proszę. Dziękuję. Momencik. Ja przejmę teraz pałeczkę. Przemysław naprawdę bardzo długo nie chciał tam jechać, ale stwierdziliśmy, że to są moje urodziny, że ja wybieram kierunek. Jeszcze to był rejs, więc tym rejsem Przemysława było fajnie, tak wiecie, przekonać i pchnąć go do tej decyzji, żebyśmy jednak tam pojechali. Rejs był cudowny, niesamowity. Trzeba troszeczkę przyspieszyć, bo będzie ten film miał z godzinę. Rejs był cudowny, faktycznie był cudowny, ale Patryk jak wszedł na statek, to myślałem, że prędzej będzie stamtąd skakał, bo nie chciał na nim zostać. Bo inaczej sobie to wyobrażał, więc generalnie pierwsze momenty spędziliśmy w szpitalu. Tak, bo też nie mogliśmy na ten statek się dostać, ale nie opowiadamy całych historii, bo naprawdę będzie to trwało za długo. Ja tutaj muszę rzeczywiście przyznać, że nie wiem, co ja sobie myślałem, jak sobie wyobrażałem rejsy, ale tak mnie przytłoczyło to wszystko, gdzie tam jest tyle pięter, tyle fantastycznych miejsc i rzeczy do robienia, że ja cię musiałem przekonywać, żeby zostać na statku i... I teraz to jest moja... Teraz to jest moja ulubiona forma podróżowania i spędzania czasu odpoczywania. Nie wiem, co tu się dzieje naokoło, ale wszystko nam piszczy, mryga. Muszę się skupić na tym, co mam powiedzieć. Więc tak zaczęliśmy rok, hucznie tak naprawdę. Później spędziliśmy jeszcze kilka dni w Dubaju, już na lądzie wynajęliśmy sobie fantastyczny hotel. To były najpiękniejsze chwile, takie urodzinowe w moim życiu, z racji tego, że to było moje ogromne marzenie. I jeszcze ten hotel, w którym byliśmy, no po prostu wróciliśmy do Warszawy i od razu przepakowaliśmy walizki i pojechaliśmy do centrum Warszawy. Wyprawiałem tam urodziny kameralne w pięknym apartamencie prezydenckim. No to był też naprawdę super czas. Zostaliśmy tam jeszcze 2 doby po imprezie i to już była taka naprawdę rodzinna sielanka, że tak powiem. Naprawdę było ekstra. Później byliśmy w spa z moimi rodzicami. To było na początku lutego. Na walentynki? Nie, chwilę przed walentynkami. Później wylecieliśmy na 2 tygodnie do Egiptu, do El Guny. Bardzo fajny hotel. Generalnie super 2 tygodnie tam spędziliśmy. Chcieliśmy przedłużyć pobyt, ale niestety nie było już miejsc i w dniu, w którym wracaliśmy stamtąd, niestety zdarzyło się to, co się zdarzyło. Na świecie. Czyli to, co mamy teraz po naszej wschodniej granicy, więc było
ciężko. Ciężki powrót, ciężkie sytuacje, dużo też negatywnych komentarzy od niektórych z was z racji tego, że mieliśmy zaplanowane publikacje filmów. No naprzód, byliśmy tam nie wiedząc, co się wydarzy. No troszeczkę nam się oberwało, ale jak zwykle się podnieśliśmy. Później wyjechaliśmy w górę, to był taki dwutygodniowy wypad z Anetą, z moimi rodzicami. Bardzo fajny czas. Oczywiście tam też świętowaliśmy moje imieniny. Bardzo piękną pogodę mieliśmy, super czas. Pogoda naprawdę była bezbłędna. Słonecznie, biało. Robiliśmy też dużo takich aktywności, sportów. Jeździliśmy na skuterach, wspinaliśmy się, gdzieś tam chodziliśmy po górach, wjechaliśmy na Kasprowy. Później w tym samym miesiącu pojechaliśmy na przełomie marca i kwietnia, pojechaliśmy znowu do Dubaju z kolei świętować urodziny mojej mamy. To był też pierwszy raz mojej mamy w Dubaju. Takie marzenie, które udało nam się spełnić, zabierając ją tam. Dokładnie, fantastyczny czas. Ja będę cały czas używał tych słów, no bo te wyjazdy naprawdę były niesamowite, były super. I później w połowie kwietnia wylecieliśmy do Hiszpanii na Fuerte. Dokładnie, tam też spędziliśmy 2 tygodnie. Były to 2 tygodnie, które nie doceniliśmy, bo był to też moment, kiedy decydowaliśmy się na zakup nieruchomości, domu, o którym już wspominaliśmy. I żyliśmy w sumie tym tematem. Bardzo dużo takich, może nie negatywnych emocji, co takich zagwozdek w głowie, dylematów. Analizowaliśmy, co zrobić, jak zrobić, żeby było najlepiej. Tak. Chociaż ja ten wyjazd, jeszcze tak zmieniając szybko temat, wspominam bardzo dobrze, ponieważ wystąpił jakiś błąd. Ponieważ oficjalnie powiedzieliśmy wam o naszym związku, z czego jestem bardzo dumny. Pomogło mi to rozwinąć skrzydła i otworzyć się jeszcze bardziej tutaj przed wami. Cieszę się, że to zrobiliśmy. Cieszę się też, że tyle czasu wstrzymywaliśmy się od powiedzenia wam oficjalnego o tym, mimo że to było tak naprawdę jasne, klarowne. Mamy ku temu swoje powody. Ktoś nas kiedyś uprzedził, żeby tego nie robić. I to był błąd. Słuchając jakby tego, ale też nie był to błąd, że zrobiliśmy to w momencie, kiedy sami poczuliśmy, że to jest idealny moment. Także też tutaj dziękujemy bardzo za tą wyrozumiałość, że nikt tak naprawdę nie naciskał, aby z tym nikt nie naciskał, wyjść. A wszyscy wiedzieli. Wszyscy wiedzieli i każdy gdzieś tam czekał, aż po prostu sami będziemy gotowi, żeby publicznie to ogłosić. Później wybraliśmy się na kolejny rejs w czerwcu, na samym początku czerwca. Byliśmy w Grecji, byliśmy w Turcji, w Turcji i w Grecji tak naprawdę. Byliśmy w Stambule, później wsiedliśmy na statek, byliśmy w Grecji, nie dopłynęliśmy na Mykonos, więc to Mykonos, kto nas długo ogląda, wie doskonale, że coś stoi na przeszkodzie, żebyśmy tam dotarli. Później wróciliśmy i ja tego samego dnia wsiadłem w samochód i pojechałem w góry z moimi rodzicami. Ty zostałeś na miejscu, czy wyleciałeś gdzieś? Nie, ja zostałem na miejscu, bo miałem po prostu bardzo dużo pracy, którą musiałem nadrobić, a wiedziałem, że już nie dam rady tego zrobić na wyjeździe. Było pomiędzy tymi miesiącami jeszcze kilka wyjazdów po Polsce, po hotelach, po spa i we wrześniu wyjechaliśmy świętować. Ja jeszcze w sumie miałem kilka wyjazdów służbowych do Berlina, do Monachium, do Frankfurtu. To się też właśnie działo w tym okresie wakacyjnym. Nie wymieniłem tego, bo nie mamy z tego okresu zdjęć, więc przeszedłem od razu do września, gdzie świętowaliśmy 30 Anety. Z tego wyjazdu kilka filmów się pojawiło, więc powinniście dobrze to kojarzyć i mamy nadzieję, że dobrze wspominać, bo my bardzo fajnie ten wyjazd wspominamy. W październiku, czyli 2 albo 3 tygodnie później, polecieliśmy znowu do Turcji, do hotelu, który był takim malutkim naszym marzeniem, do którego też wyjeżdżamy w maju. Od razu będąc tam, wykupiliśmy pobyt na kolejny czas, na kolejne wakacje, więc będziemy tam w maju znowu. Później wyjechaliśmy w góry, później znowu wyjechałem z Anetą. Tak, ty jeszcze z Anetą byłeś w górach sam. Ja akurat wtedy też byłem w Niemczech, też na wyjeździe służbowym. Później wyjechaliśmy w góry na Vlogmas, wróciliśmy dosłownie na 2 dni tutaj do Warszawy. No i spontanicznie polecieliśmy na Malediwy, o czym wiecie. Później wróciliśmy i wyjechaliśmy w góry na święta następnego dnia, więc to był naprawdę bardzo intensywny rok, jeżeli chodzi o wyjazdy. Także możemy w sumie podsumować teraz cały,
cały ten rok, jak widzicie, sporo się działo. Nadal jesteśmy razem. Nadal jesteśmy razem, także mam nadzieję, że przyszły rok będzie spokojniejszy, jeżeli chodzi właśnie o te takie przeszkody, które, z którymi musieliśmy się zmagać w tym roku. O tym mówisz, bo już myślałem, że będziemy tacy wychillowani, będziemy mniej podróżować. Nie, my też nie potrafimy usiedzieć na tyłku, nie lubimy takiej nudy, rutyny, staramy się cały czas coś robić, angażować. Inwestować czas w jakieś nowe wyzwania, więc na pewno to się nie zmieni. Aczkolwiek mam nadzieję, że będzie mniej tych takich przeszkód. Niestety, życie nie składa się tylko z przyjemnych chwil. Ja też w ogóle chciałbym wam powiedzieć, bo ja wiem, że wy jesteście świadomi, inteligentni i doskonale o tym wiecie, ale warto to powiedzieć. Pamiętajcie, że nasze życie też nie składa się tylko z tych fantastycznych chwil, z tych super momentów. Mamy też bardzo często gorsze dni, gorsze momenty, gorsze chwile i to jest wszystko normalne, ale najważniejsze jest to, żeby się wspierać, żebyśmy byli w tym wszyscy razem. Teraz możesz coś powiedzieć, bo ja zaraz będę się wzruszał. Także ja w sumie mogę wam również jeszcze podziękować za to, że jesteście z nami, że nas wspieracie we wszystkim, co robimy, że tak naprawdę podnosicie nas na duchu w momentach, kiedy my mamy te gorsze chwile. Wasze komentarze naprawdę nadają nam... Dodają nam skrzydeł. Wiatru skrzydła, także dziękuję bardzo, jesteście niesamowici. Ja jestem dumny z tego, że uda nam się zgromadzić taką cudowną publiczność, cudownych ludzi wokół nas i doskonale wiemy, że nie każdy też jest w stanie sobie pozwolić na standard, poziom życia, jaki my prowadzimy, ale nigdy nie miałem jakiegoś takiego odczucia, że płynie z tego zazdrość. Widzimy, jak bardzo się cieszycie, że my możemy realizować marzenia. I że możemy zabierać was w te wszystkie fantastyczne... Boże, cały czas mówię fantastyczne, no po prostu jestem jakiś ograniczony. Niby taki zasób słów człowiek ma, a używa tylko jednego słowa. Już ja chyba... Płyta mi się zacięła i już chyba się nic nie będę odzywał. Także ja wam tylko mogę życzyć w tym nowym, nadchodzącym roku, aby każdy z was mógł też spełniać te marzenia, abyście byli szczęśliwi, abyście byli dalej z nami. I żebyście byli zdrowi. To jest najważniejsze, bo bez zdrowia nie można robić nic i spełniać się tak naprawdę, więc oprócz tego wszystkiego, czym się otaczamy, gdzie bywamy, gdzie podróżujemy, co robimy, najważniejsze jest jednak to, żebyśmy mieli po pierwsze z kim dzielić te chwile, no i to zdrowie, którego każdy z nas potrzebuje i którego każdemu z was bez wyjątku, czy życzycie nam dobrze, czy źle, życzymy wam z całego serca zdrowia, kochani, i żeby ten rok był dla was lepszy, najlepszy, wyjątkowy i cudowny. Nie przedłużając i nie kombinując już, chyba idziemy się ubierać, ogarniać, ponieważ miał to być taki krótki przerywnik podczas tego filmu, a wyjdzie on długi. Mamy nadzieję, że będziecie chcieli go wysłuchać, obejrzeć, będzie nam niesamowicie miło. Widzimy się już za moment w dalszej części tego filmu. Dziękujemy wam, kochani, za wszystko, za to, że jesteście z nami. No i oczywiście pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, ponieważ zostało nam jeszcze troszeczkę do tych 40 000. Niestety nie udało nam się do końca roku tego osiągnąć, ale nic na siłę, wszystko małymi krokami. Dziękujemy wam i widzimy się za moment. No i jesteśmy już gotowi. Zobaczcie, całe mieszkanie też jest ogarnięte. Włączyliśmy sobie jeszcze jakiś świąteczny film, tak żeby było klimatycznie. Tutaj wszystko lśni, świeci się jak psu jajeczka. Szampan już jest położony. Przemysław, a ty jak sobie radzisz? Idę zobaczyć, jak tutaj włączę ci tylko światło, żebyś miał widniej. Dlaczego ty w ogóle tak po ciemku tutaj to ciasto rozrabiasz? No bo ja potrzebowałem chwili skupienia, chwili, bo robię właśnie ciasto na pizzę i troszkę mi się przypomniało ciasto na kopytka, które robiłem i troszkę... Wzrosła we mnie frustracja, także uważaj. Nie, no Przemysław, ja mam nadzieję, że teraz wszystko ci wyjdzie. Zobaczcie, mamy wałek. Musimy tą stolnicę kupić. No wiem, mieliśmy zamówić, mama nam pokazała jaką i jeszcze tego nie zrobiliśmy. Pokaż się proszę, jak wyglądasz. Bardzo elegancko, zwłaszcza te klapeczki. No i możemy w sumie już powoli rozpoczynać, prawda? Ja myślę, że nawet trzeba. O, to był znak. Tak, widzisz? Także uniwersum daje nam znak, że to jest ten moment.
wspieram Przemysława, żeby to ciasto na pizzę wyszło, ale klnie może, pod nosem. To ty może weź ten bałek, jak chcesz mnie wspierać, a nie, przyszedłeś tutaj i się mądrzysz. Przemysław, ja widzę, że ty bez tej stolnicy nie radzisz sobie w ogóle, więc pierwszy zakup w nadchodzącym roku to będzie właśnie stolnica, żeby ci się wygodnie tutaj w kuchni ogarniało, robiło i gotowało. Takie dekoracje znalazły się na naszym stole. Położyliśmy też nowe sztućce. Zamówiliśmy je kiedyś przez pomyłkę. One co prawda są naprawdę bardzo podobne do tych, które mamy, ale są matowe i muszę przyznać, że wyglądają naprawdę elegancko. Tutaj oczywiście mamy wspomniany szampanik. To jest jakaś limitowana wersja. Ja jestem gotowy. Nie wiem jak ty, ale ja zaczynam. Ja też. Możesz pokazać pierwsze dzieło, które udało się stworzyć. Pierwsze dzieło. Ja tutaj widzę jedno dzieło. Mamy tutaj pizzę z salami, ale ja salami. Widzę... Nie ma tu salami? Salami? To są pomidory? Tak. Miało być z salami. No salami będzie druga. I tam jest Przemysława dzieciątko, czyli Szarlotka Przemysław. A, okej. Okay. Przecież cały dzień chodzisz i mówisz, że jesteś taki dumny z tej Szarlotki. No żeby tylko ona wyszła. No pięknie wyszła i pięknie pachnie. Pięknie pachnie w całym mieszkaniu, także nie mogę się doczekać, aż te smakołyki wszystkie będziemy pałaszować. Way too loud because we wanna picking up a love friends fill up the car to live best because we wanna yeah we just wanna have fun the trunk's full of wine we're gonna stay up have the time of our lives the night is Yeah, we just wanna dance on our own.